Co ci to dało? A, dobra, dużo. Staram się nie używać sprzętu. No i prawie do łopu. I tak na dwójce odpowiedni bieg był, więc... Tutaj zawrócimy na tym skrzyżowaniu, ale poczekaj. Dobra. Zawrócimy stosując się do tego znaku, co jest pod zakazem. A, zakaz... okej. Możesz sobie teraz zmienić pasy. Widziałeś tam, jak było pokazane, jak należy zawrócić? No, że nie można... Znaczy, jak skręcić w lewo, bo to chodzi głównie o to. Tam trzeba dalej jechać prosto. No. No bo tutaj nie można. A tam jest, widać, że pas. Sam mówisz, że jest zakaz wjazdu i pomimo tego, że jest zakaz, dajesz kierunek i tam jedziesz. Myślałem, że tu jest jakoś tak... Dobra, uciekaj stąd. Szybciutko gazu. Kurde. Uciekaj. No teraz to żeś przyczadził, powiem ci. Puść to sprzęgło. No. Tam powinieneś zauważyć wcześniej znak nakaz jazdy w lewo. Dać odpowiednio wcześniej kierunkowskaz. Widziałeś, że jest droga z pierwszeństwem prosto, czyli sprzeciwka samochodu, tak. Przepuszczasz. Zakaz wjazdu, bo miałeś nakaz jazdy w lewo za znakiem. Powinieneś normalnie z kierunkiem skręcić i pojechać. I tego nie zauważyłeś. Mhm. Czyli kolejny raz nie patrzysz na znaki. Kurczę, jak to dobrze, zmieściło się. Natomiast wolniutko. Ale nie aż tak wolno, Bartek. No, trochę tak się wczułeś za bardzo. No, ale lepiej tak, niż miałbyś zawodzić. Łopanie. Prawo jedziemy. Znak stop. Linia bezwarunkowego zatrzymania. Nie jest to linia bezwarunkowego, tylko bezwzględnego. Bezwzględnego? Bez względu na... Na wszystko masz się zatrzymać. A jest jeszcze jak, a bezwarunkowe światło? Warunkowe, nie bezwarunkowe. Ja nie słyszałem bezwarunkowe. Dynamika, Bartek, dynamika. Dwójka. Ciach, no to tam dałem ciała. Na tym. Tylko jak właśnie najgorsze jest to, że mnie zmyliło to... że ten znak był przy tym takim zamkniętym. No, ale to po prawej stronie drogi, no bo dotyczył ciebie. Obszarze i to mi tak powiedziało, aha. A gdzie by ci postawili znak dla ciebie na wysepce? Prosto. Tak na środku. Prosto jedziemy. Dobra, tutaj im ustąpić pierwszeństwa trzeba. I co? I do trójkątów. No tak, ale nie wysuwa się poza trójkąty. Pani się widać troszeczkę zamieszała, bo czekała na ciebie. No jedź, przecież masz. No to bym pod prąd pojechał. Tam po lewej jest taka droga, taki wjazd. Wykorzystaj ten wjazd i zawróć. Wykorzystaj ten wjazd i zawróć. Tak. Dobra. Puść to sprzęgło. Puść to sprzęgło.
że ja tego nie sprawdziłem nawet, tylko tak panu zaufałem. Znaczy ja z daleka tego nie widziałem, że tam jest zakaz. Ja nie czytałem, co tam na tej tablicy pisało, ale na pewno nas to nie dotyczy. No ja tak, tu nie ale jestem moja wina jest taka, że ja tego nie sprawdziłem. A miałeś prawo nie wiedzieć, ponieważ ja ci kazałem tę drogę wykorzystać i to ciebie nie dotyczy, nawet na egzaminie. Ty masz wykonywać polecenie egzaminatora. Jak ja bym ten znak widział, tam wcześniej znak zakaz skrętu, to mi ci tego polecenia nie dał, a ja też nie znam nic. No dobrze, tylko że powinienem zwracać uwagę na... Tak. No prywatnie, no na takie rzeczy trzeba patrzeć. Dobra. Ja ogólnie wykupiłem, wie pan ile godzin? Dużo. Nie no, wykupiłem tak. Przyjechałem w poniedziałek do Radomia. Zawracamy. W lewo jedziemy. W lewo, no dobrze. Dawaj kierunek wcześniej, nie w ostatniej chwili. Teraz. Teraz. Nie wiem jak, więc... Dawaj. Jeszcze w lewo. Pasa widzieć tak. Też można, skoro lewy zajęty, można tym. I potem łatwiej mi będzie chyba nawet wjechać. No to będziesz już jechał wtedy prawym pasem. Jesteś na zewnętrznym, to musisz tam zajmować bardziej ten prawy pas. Do końca, na ostatni pas wjeżdżasz. No, tak się powinno. Tu jedziemy prosto oczywiście. Dobra, to widzę. Ja muszę zmienić pas w takim razie. Dobrze, teraz mogę to zrobić. Prosto już. Z, tak? W sensie zależy, bo to też u nich jest tak różnie. Na wyjeździe. No, ja mówię o wyjeździe oczywiście, w lewo jedziemy. Znaczy o wjeździe mówię. A wjeździe to nie. W lewo jedziemy. Lewo, czyli tu. Kierunek.
że ogólnie miałem główną panią. Skręcimy na światłach w prawo. Tu jaki fajny. A, to o tym pan. O tym. Widzisz, że tej trójki nie wykorzystasz tak jak tutaj, to
prostu dojedź tym, co masz, wyhamuj, sprzęg go pod koniec, stanie, nie machaj tymi biegami. Co ta trójka ci dała? Nic ci nie dała, tylko dużo hałasu w samochodzie. Tak, tak. Czerwone, więc mogę sobie od razu na skrajny tamten pojechać, prosto, tak. Ale kierunek to. Z tego co widzisz, środkowy pas jedzie prosto, czyli nie skręcają, tylko my skręcamy w lewo, czyli ty możesz zająć sobie z każdy z tych pasów, który chcesz. I nic ci nie powinien zajechać drogi. Fajnie, że zerkaj, bo ludzie różnie jeżdżą. To, że jechać długo, długo, prosto na ostatni pas. Tak, tutaj, po takim skosie. Ta runda jest prosta. Proste. Każdy, zobacz, że schemat każdego ronda jest podobny. Nie wiem, dużo osób ma z tymi rondami problem. Te ronda są generalnie, moim zdaniem, przejrzyste. Jak robi? Na 3 zawraca. Tak, tylko na niewidzialnej polu. No to chyba coś się pod sklep ustawia. Pójka, nie jedź na sprzęt. Jedź, kasa, bo widzę, że już wypatrujesz pieszego, który tak ci nie wejdzie. Nie, wypatrzyłam światła, ale. No tak szybko się nie zmieniają. Ustąpierwszeństwa. O, Elkę widzimy. Śmiesznie. Czy ja mogę jechać cały czas prosto? Jedziemy. Gdzie prosto? Masz nakaz prawo przecież. Dawaj. Ja się nie odzywam, bo byłem ciekaw, czy ty nie wpadniesz na pomysł tam pojechać. Dlatego się nic nie odzywałem, siedziałem cicho. No tak, dlatego ja się zacząłem zastanawiać nad tym. Miałeś znak ruchu okrężny. I my wyjeżdżamy, bo my jedziemy cały czas prosto. Wyjeżdżamy. Jedziesz. To tutaj się odwala. Kierunkowska z prawy. Jedziesz. Tylko nie jedź tam w krawężniki. Ja będę musiał jeździć z mapami Google. Serio. Chyba ci będą pokazywać, jak masz pojechać. Wtedy będę miał pana Jacka przy sobie. Zakaz wjazdu, nie jedź tam.
A czy tutaj według tego oznakowania, które widzisz, będziesz przepuszczał tramwaj? Muszę ustąpić pierwszeństwa, ale on też musi ustąpić pierwszeństwa. Zawsze muszę ustąpić tramwajowi. No jeśli... Prawie zawsze. Chodzi o to, że jeśli tramwaj będzie miał w tym samym czasie zielone światło, no, co i my, to znaczy, że ty go przepuszczasz. Tak. Czyli ten kierunek jest otwarty i ty go puszczasz. Mhm. Też ma, czyli ja go przepuszczam. Nie wiem, czy... Jedź. To ona mnie zatrąbiła? Ona ciebie nie trąbił. Puść to z przewo. O nie, jestem na tramwajowej tej. Dwie Elki spotkały się w centrum. Tam dalej będziesz miał rondo, znaczy pod wiaduktem jest rondo i na tym rondzie sobie skręcimy w lewo. Pod wiaduktem będzie rondo i trzeba w lewo. Tak. A to jest to 40-latka, tak. Czy jakoś tak. Tak, tak, tak. Czyli tak naprawdę muszę od razu zmienić pas na lewy. No Bartek, pomyśl, zanim tu dojedziesz, żeby sobie problemów nie napytał. To masz. Ustąpię droga szaleństwa. I w lewo pan powiedział. Tak. W lewo. Patrz w lusterkę, jak zmieniasz pasy, bo nie patrzysz. Teraz nie spojrzałem. No, a widzisz, a jechało coś i należy to kontrolować. Tak. I ten przed nami to gdzie jedzie? Właśnie, o to chodzi. Szybko pomyślałeś od razu. O, i teraz mogę dać. Tutaj coś się jakoś chyba zmienił się ruch czy coś. I teraz środkowy sobie zajmę. Co tutaj się dzieje? Poczekamy. Tak. Jedynka. Kiedyś od razu działać jedynka, nie to, że stoisz i czekasz, patrzysz. Teraz to już ma zielone, tramwaj nie będzie jechał. No i tak wolno się upewnić. Dobrze. Tylko, że tak się upewniasz, że wrażenie sprawia, że myślisz, że się spodziewasz. No tak. No właśnie. I o to mi chodzi, że ty się rozglądaj, ale nie sprawiaj wrażenia. W prawo na najbliższe światło. Buspas się skończył. Ciebie tam jest samka osłania.
to jest zrobiona, żebyś ty mógł bezpiecznie w ten pas sobie zobaczyć, spójrz w lusterko, wyjechać, żeby nikt się w ciebie nie wjechał. Za tym białym ciach. No, fajna dziecznie. Silnik z ramy wyskoczył. Z czego? Z ramy. Kierunek. Jak ja bym tam mu ustąpił tej policji? No czasami się trzeba przejechać kawałek do przodu, żeby inne możliwości były. Inne samochody miały możliwości ruchu. Ale
widziałem taki filmik. Tu zajeżdżamy na ten, bo tam jedzie samochód. Tak. Widziałem taki filmik, gdzie... Kurczę... No dobra. Nie będę tam, muszę zmienić pas. No. Co to na ciebie? O, panek. No.